Cześć, dzisiaj zapraszam Was na 15-minutowy trening pośladków, ale będziemy tutaj też angażować nogi. Nie potrzebujecie żadnego sprzętu, więc zaczynamy. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Zaczynamy od pulsowania w przysiadzie. Najważniejsze rzeczy. Stopy są cały czas na ziemi. Kompletnie ich nie odrywacie, szczególnie pięt. Kolana idą delikatnie na zewnątrz. Staramy się utrzymać jak najbardziej pionową sylwetkę i cały czas musicie skupiać się na tym, żeby ruch wychodził z pośladków, czyli każdy puls idzie z pośladka, czyli mocno spinacie i tak do końca. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Tutaj jak widzicie, wykonujemy je na zmianę i robimy takie przysiady lekko sumo, czyli zaczynamy z pozycji neutralnej. Najpierw jedna noga idzie na zewnątrz, schodzimy w dół, mocno rozciągamy pośladki, staramy się też utrzymać pionową pozycję, stopy są cały czas na ziemi. I pamiętajcie, to jest bardzo ważne, żeby te kolana nie schodziły nam się do środka. Dlatego, że wykonując cały czas takie ćwiczenia, gdzie nie będziecie pilnować kolan, później możecie nabawić się jakichś problemów właśnie z tym obszarem, mogą Was boleć kolana i przestaniecie ćwiczyć, a nie o to nam tutaj chodzi. Więc oprócz oczywiście tej chęci zmiany sylwetki, musimy też uważać na technikę. Y nos comemos bien así. Ella siempre lo enrola escuchando mi rola. La bebé es fantastic, yeah. Le canto ese creepy, me bajo el zipper. Quiero unos victorias pa' que se los quite. Za kroki z pulsem najpierw robimy jedną stronę, więc sobie wybierzcie, którą wolicie. I teraz zauważcie, że kiedy wykonuję ten zakrok, sylwetka delikatnie pochyla mi się do przodu, tak żeby jeszcze trochę mocniej rozciągnąć pośladki. I ten puls, znowu skupcie się na tym, żeby wychodził z pośladka. Kolano nogi, która idzie do tyłu, nie dotyka ziemi, czyli nie schodzimy aż tak nisko, ale schodzimy na tyle nisko, żeby czuć rozciągnięcie w pośladkach i zaraz będziemy wykonywać drugą stronę. Siempre soy el malo del cuento, pero es que quiero darte, no paro de pensarte, pregunta a tus amigas que he tratado de olvidarte, pero es imposible, todo lo que vivimos, baby tú esa farra, tú ese humo, tú ese vino, todas sus amigas se cansaron de decir. Quiere que la partan como parto pista, que la traten cual modelo de revista, y un caballero pero no de amistad, y que si no le sirve pues baby hasta la vista, que solo con la mirada se le ve todo el corazón, pero es una niña mala, se la mote diversión, quiere que baje la luna y le canten una canción, quiero amor de cuento de hadas, pero baby con pasión, yeah, yeah, si la conoces no lo necesitas. Mocno pracujemy w tym treningu na pulsowaniu i teraz mamy właśnie martwy ciąg z pulsem, czyli schodzimy w dół, głowa jest przedłużeniem tułowia, łopatki są ściągnięte, brzuch jest napięty, nie nadwyrężamy odcinka lędźwiowego, nie wykonujemy hiperlordozy i ręce, jak widzicie, idą bardzo blisko nóg, schodzimy w dół, robimy puls znowu z pośladka, wstając, dopinamy je, ale też pamiętajcie, że to jest ruch typu hip hinge, czyli wypychamy biodra do tyłu i to jest właśnie ten moment, kiedy te pośladki są bardziej rozciągnięte, więc one wtedy wykonują największą pracę, dlatego staramy się właśnie wypchać biodra, pośladki jak najbardziej do tyłu, ale oczywiście mając cały czas napięty brzuch. Mm.
pero quiero amor ya, yeah. Pa' ya, yeah, pa' ya, yeah, pa' ya, yeah. Si la conoces no lo necesita decir. Es un problema si no pasaste la presión. No i przechodzimy sobie do ćwiczeń na ziemi. Najpierw wykonujemy unoszenie bioder jedną nóż. Możecie mieć właśnie nogę tak poziomo leżącą, ale w powietrzu jak ja. I najpierw jest jedna strona. Skupiacie się bardzo mocno od samego dołu już na spięciu pośladków. Dopinacie maksymalnie. Tutaj wykonujemy jeden pełny ruch. Mocno dopinając, mocno skupiając się na czuciu. I jak się domyślacie, zaraz będzie druga strona. Luny. Yeah, 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 yeah. La vida es solo un game. Y gana por la actitud. No necesito un break. Si no me teléfono. Ella me llama cuando de repente le dan ganas. Me dice que está libre en mi pedazo de su cama. Si tú notas las intenciones. Conmigo pa' ti razones, yeah. Es que las tienes tan claras como ese citro. Como enterita, como jugalo. Las malas intenciones. Conmigo pa' ti razones, yeah. Es que las tienes tan claras como ese citro. Como enterita, como jugalo. Ella de noche siempre brilla. Y siempre acaba de rodillas. Siempre encima haciendo sentadillas. Es un alambre. Quemamos a millas. Solo movía a los Tarantino. Lo que uno sueña de niño es el grande que era enfrente. Esos polvos en la madrugada y lunares en tu espalda que no salen de mi mente. Cuando de repente le dan ganas, me dice que está libre en mi pedazo de su cama. Se te notan las intenciones. Conmigo pa' qué razones, yeah. Es que las tienes tan claras como ese citrus. I teraz włączymy wewnętrzną część stopy razem. Kolana oczywiście idą mocno na zewnątrz. Bardzo mocno skupiamy się tutaj na napięciu pośladków. Będzie tutaj też oczywiście działał pośladkowy średni, czyli ten, który odpowiada za takie ładne, pełne pośladki. Brzuch jest cały czas napięty, nie nadwyrężamy odcinka lędźwiowego, czyli unosimy się do momentu maksymalnego spięcia pośladków. Pero no estás cansada, eso es lo que me esperaba. Y que conste más, que me dice dale, dale, pues yo le doy más. Para perder los modales en las sábanas, fusionamos tú y yo como playa y mar, yeah. Y que conste más, que me dice dale, dale, a lo dos nomás. Para perder los modales en las sábanas, fusionamos tú y yo como playa y mar. Se te notan las intenciones, conmigo pa' qué razones, yeah. I teraz już normalnie mamy stopy, wykonujemy unoszenie bioder z odchylaniem kolan. Tylko, żeby to faktycznie było ćwiczenie, które da Wam cokolwiek, to w momencie, kiedy otwieramy kolana, musicie mieć pewność, że macie maksymalne spięte pośladki. Czyli wykonując to odchylenie, musicie czuć, że zaczynacie bardziej angażować znowu mięsień pośladkowy średni, a nie, że tak o po prostu sobie otwieracie kolana, bo takie o po prostu otwieranie kolan niestety nic nam nie da, więc unosimy pośladki do góry, mamy je maksymalnie spięte, wtedy otwieramy kolana na zewnątrz, wracamy i dopiero wtedy opuszczamy pośladki. Ponerle cora lo que se siente, pero contigo se va la mente, ya. Esa boquita y ese flow que me mata. Todas tus amigas dicen que eres pensata. El color de tu encaje nunca lo vamos a olvidar. Severo vuelo aquí con mi asa. Teraz przez całe 50 sekund trzymamy na maksa spięte pośladki w unoszeniu bioder. Czyli po prostu unosimy i spinamy jak najmocniej. I pamiętajcie, żeby kolana nie schodziły nam się tutaj do środka. Skupiamy się na czuciu pośladku. Escribirte canciones pa' ganarnos el Grammy. Comprarnos la van. Contigo ya me siento un bacán. Son momentos que ya no pasarán. Esa boquita queriéndome besar. Bien loquito queriéndome casar. Contigo. Sabes, mami, que no somos amigos. Somos algo más. Algo espectacular. Esa boquita y ese flow que me mata. Todas tus amigas dicen que eres bien sata. El color de tu encaje nunca lo vamos a olvidar.
Severo vuelo aquí con mi azafata. Tremendo chilín inhalando la mata. Que vine de visaje. Stopy są razem, łokieć jest pod barkiem i wykonując to ćwiczenie kolano nogi, która jest na ziemi, cały czas jest na ziemi, a unosimy się właśnie otwierając drugie kolano, bardzo mocno wtedy dopinamy pośladki i będziemy wykonywać zaraz to samo, ale po drugiej stronie. Tranqui que la virgencita me tiene la buena. Baby, es que en esos tiempos es duro de verdad. Ponerle cora a lo que se siente, pero contigo se va la mente, Esa boquita y ese flow que me mata. Todas tus amigas dicen que eres bien sata. El color de tu encaje nunca lo vamos a olvidar. Severo vuelo aquí con mi azafata. Tremendo chilín inhalando la mata. Que vine de visaje, que los chimba a conectar. Me dijeron que el amor no era así, que lo que vale no es fácil. Y cada vez que le camello se hace más difícil. Sé que hay siete mares, acepto tus secretos, sé de esos lunares, pero me duele no saber de ti. Ya me estoy volviendo loco por ese pelo jalarte. Las barras en Provenza y una excusa pa' perderte. Ya me estoy volviendo loco de cada noche soñarte. De soñarte en eso que ve. De soñarte, mami, como es. Donkey Kick z pulsowaniem robimy najpierw jedną stronę. Dłonie są pod barkami, głowa jest przedłużeniem tułowia, łopatki są ściągnięte, nie są zapadnięte, nie opieramy się w całości na zapadniętych łopatkach. Brzuch jest napięty, przez co nie mamy zbyt mocno spiętego odcinka lędźwiowego. Kolano jest pod pośladkami i drugą nogą cały czas pracujemy, jak najwyżej unosząc nogę do góry, do maksymalnego spięcia pośladków. Później delikatnie opuszczamy i znowu dopinamy jeszcze raz i zaraz będziemy robić to samo. Ale po drugiej stronie. Ja me estoy volviendo loco por ese pelo jalarte. Las barras en Provenza y una excusa pa' perderte. Ya me estoy volviendo loco de cada noche soñarte. De soñarte en eso que ve. De soñarte, mami, como es. Me mata cuando tiene el merchant alcohol. No es de fútbol y le meto un gol. Mi traga es más grande que Nueva York. Quiere que le dé donde no le da el sol. La bebé es un mal necesario. Perre en todos los bares. Me escribe que me pa. Vamos a comer no después de razones. No hay polvo que más me ilusione. Es que a nosotros se nos nota la cone. No quiero pastillas si tú eres éxtasis. No hay pez más rica que me lo haga así. Tú eres la number one. Pregúntale a Titi. Y esa mana lambona se escribe el stream. Por ese pelo jalarte, las barras en Provenza y una excusa pa' perderte. Ya me estoy volviendo loco, de cada noche soñarte. De soñarte en eso que ve, de soñarte, mami, como es. Mamy już ostatnie ćwiczenie, czyli deskę odwrotną, leżymy na plecach i unosimy się, mając całe ciało oparte na barkach i na piętach. I tak właśnie trzymamy przez cały czas, pamiętajcie tylko, żeby nie mieć przeprostów w kolanach, to jest bardzo ważne. Lepiej nawet, żebyście mieli jej lekko ugięte, ale żeby nie było tych przeprostów, brzuch jest oczywiście napięty, z całej siły spinamy pośladki i trzymamy tak już do końca. Que se mueve como loca, se mueve como loca. Ella como Jordan, facilito las anota, y se le ve la nota, que se mueve como loca, se mueve como loca. Esa Julieta no necesita su Romeo, a esas caderas todo le creo. Y esta manera de perreo, bájale al fuego
tiempo porque esto se puso feo. Aquí un paisita con la de Ponce. Ella la mala y apelando el bronce. Yo flow Maluma, tu flow Beyoncé. Mam nadzieję, że wasze pośladki płoną, a jeżeli szukacie kolejnych treningów, to zapraszam was na mój kanał i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia, pa!